Siemano, ja jestem Josh Fan Gaming. Witam was w dzisiejszym odcinku. Dziś wam pokażę, jak pobrać czcionkę PKP do waszego komputera. System Windows 10 i Windows 11. Więc tak, pierwsze co, wchodzicie w waszą przeglądarkę internetową i wchodzicie takie coś. fontsgeek.com. Dobrze. Chodźcie na fontsgeek.com i wpiszcie sobie PKP. Nie tu. Font search PKP. O. I tutaj macie. Klikamy tą pierwszą. To jest jakaś indyjska, więc nie. Nie wiem skąd. Z Azji, ale klikacie tą, to jest ta oryginalna czcionka na PKP. Więc tutaj to pierwsze wchodzicie. Klikacie sobie, dobra, PKP normalny. Alfabet nawet macie. Ja wam tutaj podpowiada. Aha. Czyli, że uwaga, bo tutaj ten... Niektórych, jak chcecie pisać w obcych językach, no to będzie trochę ciężko. Chociażby w tych takich skandynawskich, to będzie ciężko, czy... No, nie. Niektóre litery w niemieckim, czy francuskim chociażby. W tych obcych językach po prostu, w których są inne litery, są też dodatkowe jakieś znaki do liter. Jak nie mam w Polsce, no to niestety nie będzie to do końca działać. Ale więc ta czcionka to jedynie działa, jeżeli chodzi o języki, to jedynie działa, no to polski i angielski. Jedynie polski i angielski działa w języku polskim i angielskim, więc tak. Tutaj macie, więc tak, klikam sobie download zip file. Download. I teraz tak, jeżeli... O, i tutaj już nam pobrało. Dobra, sobie zrobię zapisz. Wchodzimy w folder, w którym się to pobrało. I tak, teraz otwieram plik PKP pod 8OQP. Nie, nawet go sobie ten... Pokażę więcej opcji, 7-zip. Wypakuj do... O. No i dobra, teraz ten, tutaj wchodzimy sobie ten folder PKP i readme. Możemy się oczywiście zapoznać się oczywiście z readme. Tutaj jest tam ciekawego nie ma. I daję wchodzimy sobie w PKP normalny i PKP normalny klikamy. I macie właśnie takie coś. Klikamy zainstaluj. Tam właśnie instaluję. I tutaj właśnie. Więc jest. Może jeszcze raz. No, czcionka PKP jest już zainstalowana. Nie. To znaczy, jeżeli tak jest, to jeżeli wejdziecie, jeżeli spróbujecie zainstalować, tak, jeżeli klikniecie zainstalować jeszcze raz, jeżeli wam wyskoczy takie coś, to znaczy, że instalacja czcionki się powiodła. Więc dobra, możemy już to sobie zamknąć. Wychodzimy. I może i sprawdzamy teraz chociażby. Programie, w którym to można zrobić. Czyli wchodzimy sobie teraz w dowolny program. Dobra, u mnie to będzie WordPad, ale u was też możecie. No oczywiście chcę poinformować, że niedługo możecie aktualizacja, która usunie WordPada z Windowsa, więc razem w innym programie, chociaż albo Microsoft Office, albo wtedy jesteście zmuszeni zakupić Microsoft Office, albo po prostu ściągnąć jakiś inny program do pisania, chociażby LibreOffice czy OpenOffice.
I tak, tutaj czcionkę mam PKP, jak widać. I można. Dobra, więc mamy oryginalną kolejową czcionkę. AC72 na przykład. Mako, dobra. PKP, oznaczenie. EP07, EP09, dobra. 001 albo EP07 minus 56, tam oznaczenie lokomotyw. ET22 003. No dobra, więc tak może być, no. Może się tym bawić, jest. Można dowolnie wykorzystać. Ale tak. Dobra, nie. Dlatego więc. Więc chociażby w pęcie zobaczmy. Gdzieś. Chociażby. Tekst. CP. PKP. Dobra, dobra, 72. Dobra, mam 72 już. PKP. Dobra. Możemy sobie tekst dawać jak chcemy, PKP. PKP. Biały, no czarny. PKP. E. 3, 6, 1. No dobra, więc tak. Dobra, nie zapisuj. Więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, papa. To na tyle. Do następnego odcinka.